W tym święcie, bo witam serdecznie mazowieckiego kuratora oświaty, panią Aurelię Michałowską. Naszego dyrektora, naszej delegatury w Radomiu, pana Adriana Barańskiego. Witamy naszego gospodarza, naszego wójta, pana Karola Burka. Pana inspektora Michała Wójcika. Koleżanki i kolegów. Bardzo pani wychowankowie. Słuchajcie, dużo by mówić o roli babci i dziadka. Nie będziemy przeciągać. W każdym razie jest ona niezwykła, niezwykle ważna, dobra, pozytywna, ponieważ każdy wnuczek, wnuczka może liczyć na kogo? No, na babcię i dziadka. Mówią, że nikt tego nie zrobi, ani nikt tego nie da. Co da babcia i dziadek? Dlaczego? Bo daje miłość bez żadnego warunku. Dlatego, że to jest moja wnusia, mój wnuczek. Następnie dobroć, całe pokłady dobroci, dobrego przykładu, również pomocy, tak samo, dobrego, że tak powiem, pokazu pracy, jak najbardziej. No i wreszcie daje coś, co za każde dziecko to ceni, mianowicie słodycze. Też, że tak powiem, w nielimitowanych ilościach. I w związku z powyższym mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Ja was nie tremuję w żaden sposób, ani zaproszeni goście. To oddajemy pani Jagodo głos. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich gości. I ja osobiście mam dzisiaj najmniej do powiedzenia, bo oczywiście też dzień państwa. Dzień babci, dzień dziadka i naszych małych aktorów. Zapraszamy na przedstawienie. Witam wszystkich zebranych. Zaraz pokaz zaczynamy. 12 życzeń dla babci i dziadka składa dzieci gromadka. Miesiąc styczeń się raduje, że dzień babci dziś świętuje i dla dziadka są życzenia i tych życzeń są spełnienia. Luty. Jest ten miesiąc mroźny, bywam czasem bardzo groźny. Dużo będę miał roboty, aby z babci twarzy dmuchnąć troski, smutki i najkłopoty. Jestem marzec i wraz z wiosną, jakże porą nam radosną. Niosę bukiet związany, wraz z uśmiechem w niego wplotany. Miesiąc kwiecień wszystkich wita i o zdrowie parze pyta. W ciepło zimno się pobawmy, a choroby w dal odstawmy. Babciu, dziadku, bądźcie zdrowi i na spacer bądź gotowi. Wnuczkiem, wnuczkom balaszkować, czasem także pofiglować. Ogrodniczkę się zabawię, kwiatów mnóstwo wam zostawię. Życzenia mi szczęście daj, wszak to ja jestem majem. Tęcy piękny i doskonały widzę zatką. Nie zabiorę tych kołów, chcę ze świadką. Dam je z głębi serca swego i uśmiechem oka z tego. Miesiąc słodki jesteś, bez słodycie los tam skresłem. I dla babci, i dla dziadka tam dni słodkie jak ty czas. Sierpień jest miesiącem letnim, miłość niesie z wiatrem ciepłym. Kochajcie się w każdy dzień, aby blasku nie przykrył cień.
że się dalej babci niesie, tak jak złota polska jesień. Zdrowe śliwki, jabłka, gruszki, także pora i nasz pietruszki. Ja październik jestem listy, dywan z liści mam złocisty. I tak złotych i bogatych dni wam życzę, jak jesienią piękną porę właśnie widzę. Tu się kłania państwo, patrzę w ostatni lisiu żaba, a choć smutno też nie śpię. I dla dziadka zagrany śmiesz. Kominku melodyka pięknie boli, dla najdroższe chwile to jedyne. Grudzień wita was serdecznie, usiądźcie przy stole grzecznie, niech świąteczny czas zgromadzi was. Thank you.
babcia. Ta kuchnia swoimi drzwiami nie ustanie tańczy kankami. A nasza babcia wiosna czy jesień biega po parku w trampkach i w dresie. Od rana z nami wesoło bryka i woła, nie ma jak gimnastyka. Niektórzy myślą, że każdy dziadek wnukom codziennie świeci przykładem, że nieustannie siedzi w łazience i woła, umyjcie ręce. To nie nasz dziadek, z nim jest inaczej. On czeska, że wnukami skacze, babci podbiera szafki, łakocie. Z tym naszym dziadkiem lisne w pobocie. Dziadek i babcia zawsze pomogą i poprowadzą bezpieczną drogą. Więc ich trzymamy mocno za ręce i idą przez życie przy tej piosence. Mamy jeszcze raz, mama, tata, dom, to nasz cały świat. Babcia z dziadkiem są, uśmiechają się, jak nam dobrze z nimi jest. Czy dzisiaj jest słońce, czy pada deszcz? Babcią i dziadkiem świat cudowny jest. Czy bucha wiatr, czy szybkie mróz? Nasze babcie, zakładane na nogi kapcie, kiedy za oknem mrozy i zima. Za to, że rękę moją cię wstrzyma, gdy na spacerek idziemy w domu. I że się cieszy, gdy wnuki rosną. Za to, że niemal całe wakacje chcą z nami spędzać, kochane babcie. I jesienią, gdy wszędzie pluka, babcia na magii szepta do ucha. Za to, że fajna jest nie dziewczyna, jesteś kochana, babciu, tak trzymaj. Za co kochają wnuki dziadusia? Za tę cierpliwość do swoich wnuczek. Za sanki w zimie, bitwę na śnieżki. Że nam jesienią wskazują ścieżki, którymi chodzą leśne zwierzęta. I za zabawki na każde święta, że w lecie, mimo brzydkiej pogody, zabijają wnuczka z wnuczką na lody.
A wiosną, mimo sprzeciwów mamy, chodzą z nami tropić bociany, żeby rodzicom dali dzidziusia, a dziadziusiowi nowego wnusia. O, ktoś dzwoni. Jakiś nieznany numer. No to odbierz. Okej. Hej, babciu. Dzień dobry. Kto mówi? Twój wnuczek, Antek. A, no tak. Antek. Masz jakiś dziwny głos. Bo babciu, jestem ciężko chory i potrzebuję pieniędzy na leczenie. Co się stało? Nie jest jeszcze wiadomo. O Boże, ile potrzebujesz? 5000 euro. Dobrze, już dzwonię do banku. Możemy się przed nim spotkać o 15? Tak. Do zobaczenia. Kto dzwonił? Antek, nasz wnuczek. Antek? To my mamy wnuczkę? No tak. Co chciał? Pożyczyć pieniądze. Ile?
5000 euro. Ile? Padło ci na słuch? 5000 euro. No chyba go... to znaczy chyba oszalał. No co, wnuczkowi nie dasz na leczenia? No dobrze, byle mu się przydały. Halo, dzień dobry, tu bank? Tak, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chciałabym wypłacić pieniądze. Dobrze, a ile? 5000 euro. Na kiedy? Dziś o 15. Dobrze, daj się, do widzenia. Gdzie ten bank? Dzień dobry, to ja. Chciałabym wypłacić pieniądze. A, to pani. Proszę. Dziękuję. Gdzie ten Antek? Gdzie ten Antek? O, tu. Dzień dobry, to ty, Antku? Cześć, babciu. Tak, to ja. Dobrze, już ci daję pieniądze. Stój, to oszust! Stój! Przecież my nie mamy wnuczkę, tylko wnuczkę, Polę. Babciu, zapomniałaś o mnie? To przedstawienie pokazuje nam, że nie każdy dramatyczny telefon jest od wnuczka i w zupełności prawdziwy. Dlatego namawiamy do ostrożności. Dziękujemy za uwagę. Pamiętacie Państwo, że w niedzielę, 22 stycznia, mieliśmy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w której w obchodach aktywnie, że tak powiem, uczestniczyliśmy. I w związku z powyższym, chcąc przybliżyć Wam to święto, pragniemy taki maleńki, że tak powiem, fragment tamtych dni Wam przypomnieć Wam nasza uczennica i z naszym panem od muzyki. Bardzo proszę. Jak to na wojence
Cię Polska przyśni, Tobie. Dziękuję bardzo. Jeszcze wracając do powstania styczniowego, chciałbym z racji nawet tej, że param się historią amatorską, co prawda, powiedzieć Państwu, że wolne, niepodległe państwo w 19 roku wszystkich powstańców, którzy dożyli tego dnia, marszałek awansował na pierwszy stopień oficerski. Stół wręczył Orden Virtuti Militari, a w 20 roku Sejm Rzeczypospolitej wszystkim przyznał zasiłek pieniężny. Dla tych, którzy byli bezdomnymi, to przypomnę, że część była bezdomna, bo byli chłopami pańszczyźnianymi. Druga Rzeczpospolita wybudowała domy kombatantów. I na zakończenie. Marszałek Piłsudski miał dla powstańców taki wielki szacunek, że każdemu państwo zakupiło mundur. Jednakowy dla każdego. I na wszystkich uroczystościach po prawej ręce marszałka siedzieli zawsze powstańcy. Aż do 35 roku, do dnia śmierci. To tyle na temat powstania. Ode mnie słowa związane z życzeniami waszej wnuczki. Ja też wam życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, wszelakiej pomyślności, bo jak będziecie wy zdrowi, to nasi wychowankowie będą uśmiechnięci i zadowoleni. I o to przecież chodzi, żeby oni tu przychodzili zawsze zadowoleni, uśmiechnięci, żeby ich dziadkowie jak najlepiej funkcjonowali. Pani kurator, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, szanowny Panie Wójcie, Panie Dyrektorze, nauczyciele, kadra pedagogiczna, szanowni dziadkowie, babcie, ale przede wszystkim Wy, drogie, kochane dzieci. Z prawdziwą przyjemnością przyjęłam zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście dlatego, że jestem kuratorem. Wiecie, co robi kurator? Jeździ codziennie, odwiedza szkoły, prawda? No nie, niestety, siedzi często za biurkiem. A to są takie przyjemności, które go spotykają od czasu do czasu, kiedy może właśnie jeździć po Mazowszu i odwiedzać szkoły. Bo ich ma bardzo dużo, 7 tysięcy różnych szkół na Mazowszu jest. Dlatego, słuchajcie, jesteście jedną z nich, bardzo mi sercu bliską, bo ja niedaleko mieszkam, w Radomiu. Dlatego to jest ten pierwszy powód. Drugi powód, no to oczywiście jestem babcią, słuchajcie. I muszę powiedzieć wam, drodzy babcie i drodzy dziadkowie, że chyba ten gest o naszych wnukach jest najlepszy, prawda? To są najlepsze dzieci, najlepsze wnuki pod słońcem. W tej szkole, drodzy Państwo, jak widzę, pięknie dzieci recytują, pięknie tańczą. Słuchajcie, tą nóżką to każdy z nas chyba tak, prawda, próbował zrobić, jak wyuczyliśmy się. Pierogi lubimy wszyscy, bardziej jeść jak robić, no ale to chyba tak już jest. Natomiast robić. Robić też lubicie. Dobrze, no ja też robię czasem lepiej ze swoimi wnuczkami też lepią. Natomiast, drodzy Państwo, jedna uwaga jeszcze, taka, która mi się tu rzuciła. Jest to szkoła, w której umiecie Państwo pogodzić zarówno naukę, ale też i patriotyzm. Patriotyzm ten taki wielki, pisany miłością do ojczyzny, bo ojczyzna to wszyscy. I Zosia, i Kasia, i Mateusz, i pan wójt, i pan dyrektor, i ja, i babcia, i dziadek, i cała rodzina, ale nie tylko. To serce bijące w takiej małej miejscowości jak Rzeczniów. Czy Rzeczniów jest waszą ojczyzną? Jest małą waszą ojczyzną, tą taką najbliższą, najlepszą, jaka tylko może być. Dlatego bardzo się cieszę, że ta miłość do ojczyzny jest już w was wszczepiana od najmłodszych lat. Bo słuchajcie, za naszą wschodnią granicą jest wojna, wiecie o tym, prawda? I jakże musimy się cieszyć z tego, że my tu mamy pokój, wolność dzięki naszym przodkom. Dzięki temu też, że wy pielęgnujecie tę pamięć o naszych patriotach. Ale jak to być patriotą dzisiaj? Wiecie? Nie.
Jak to można być? No, jak to można być w poniedziałek, albo w środę, albo w czwartek patriotą? A no właśnie, nie wiecie, no to ja wam powiem, słuchajcie. A jak ja będę dzisiaj grzeczny w szkole i pomogę Krzysiowi albo Basi w czymś, to będę patriotą czy nie? Będę, prawda? A jak babci pomogę, wyniosę śmieci na przykład, to będę czy nie? Pewnie, że tak. Bo to jest, słuchajcie, patriotyzm dnia codziennego. Jest ten taki duży, wielki, ale jest też taki mały, który każdy, i ty, i pan dyrektor, i ja możemy właśnie również pokazywać na zewnątrz. A pan dyrektor cię pięknie pokazał na zewnątrz, jak być patriotą, jak rzeczywiście można pokazywać w każdym momencie to, co wiąże się z naszą historią. Bo wolność nie była nam raz dana na zawsze. Ona jest nam zadana. I codziennie, każdego dnia musimy odrabiać lekcje. Lubicie odrabiać lekcje? Tak! Słuchajcie, powiem Państwu, że macie fantastycznych dzieciaków. Fantastyczne dzieciaki, które są Państwa, ale też moją wielką, ogromną radością. No bo cóż, przyszedł na taki czas, kiedy dzieci musieliśmy wychowywać, prawda? Więc każdy z nas miał ten obowiązek. Cały czas na plecach muszę wychować. Najlepiej jak tylko można. Natomiast wnuczki, proszę Państwa, no nasze dzieci już mają ten obowiązek wychowawczy, a my musimy i możemy rozpieszczać. I tyle co mamy. No, przede wszystkim mamy czas dla wnuków. Babcie mają i dziadkowie czas dla Was? Tak. Więcej niż rodzice? Tak. No właśnie, bo rodzice chodzą do pracy, a dziadkowie mają ten czas. Ja jeszcze też pracuję, pewnie niektóre babci i dziadkowie też jeszcze pracują, ale każdą cząstkę wolnego czasu Wam poświęcają. Drodzy Państwo, wspaniałe dzieci, wspaniała uroczystość. Ja jeszcze chciałam raz podkreślić to, że macie Państwo bardzo dobrą szkołę, która świetnie dba o swoich uczniów. To jest, myślę, głowa pana dyrektora, ale też pana wójta. Pan wójt rzeczywiście bardzo dba. Muszę Państwu powiedzieć, że razem z panem dyrektorem wywalczyli wszystkie programy rządowe, jakie tylko mogą być. Dzisiaj pytam, nie macie może tego? Nie. Wszystko mamy, pani kurator. Czyli posiłek w domu, w szkole, jak tym na tablicach. Wszystkie programy, jakie tylko są, rzeczywiście z nich korzystają. A muszę Państwu powiedzieć, że nie wszyscy tak potrafią z tych pieniędzy rzeczywiście, które są dawane, je wykorzystywać. W najbliższym czasie będą jeszcze dla czwartych klas komputery. Także drodzy Państwo, myślę, że naprawdę jest tutaj możliwość takiej współpracy rządu, samorządu, którą rzeczywiście włodarze Rzeczniowa świetnie z niej korzystają. Bardzo się z tego cieszę, bo najlepszą inwestycją w przyszłość, drodzy Państwo, jest inwestycja właśnie w te dzieci. Jeżeli te dzieci będą miały dostęp do nowoczesności, ale też i do tradycji, ale też i do tego patriotyzmu, czyli jeżeli te ziarna zostaną zasiane teraz, no to w przyszłości możemy być spokojni o tę naszą przyszłość. Bo to są przecież przyszli nauczyciele, lekarze, policjanci, pozdrawiam policjantkę, myślę, jest też policjantem, także też go pozdrawiam serdecznie, ale też pielęgniarki, a może ktoś będzie kuratorem, czego Wam też życzę. Właśnie. Także słuchajcie, drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było niezwykle miło się z Państwem widzieć. A czego Wam mogę życzyć? Chyba tego, co sobie, czyli zdrowia, żeby właśnie tego czasu nam starczało jak najwięcej, abyśmy mogli być z naszymi wnukami, cieszyć się po prostu wspólną obecnością, bo one są naszą radością, a my jesteśmy radością. I słuchajcie, ja jako też babcia, rozumiem, że też lubią dzieci tu słodycze, prawda? No właśnie, to słuchajcie, ja tu poproszę babcię o jedną, drugiego dziadka zapraszam. I słuchajcie, tak dla Was tutaj mamy całą torbę słodyczy, może tak dziadek właśnie. Ja ty wiesz. A nie, to jest nasz pana dyrektor, a to jest ja pana dyrektor. Bardzo proszę. Mogą biegać. Bardzo jak tutaj.
że tak powiem, poczęstują się słodkością od pani kurator, zapraszają was wszystkich na stołówkę, na poczęstunek. Chcemy też słodki, myślę, że będziemy miło. Dziękuję wam pięknie za obecność, dużo zdrowia, do zobaczenia.